Hejka, jestem Joanna, mam 15 lat. Jakieś 3 lata temu odkryłam, że moja mama nie jest moją mamą. Okazało się, że porywała mnie ze szpitala. Moje życie wywróciło się do góry nogami. Chciano nawet zmienić mi imię. Nie potrafię przyzwyczaić się do nowej rodziny. Jestem nieszczęśliwa i nie mam z kim o tym pogadać. Opowiem Wam wszystko od początku. Żebyście dobrze zrozumieli tę historię, Kobietę, która mnie wychowała, będę nazywać przyszywaną mamą, a kobietę, która mnie urodziła i z którą teraz mieszkam, będę nazywać prawdziwą mamą. Miałam 12 lat, kiedy dowiedziałam się o tej strasznej rzeczy. Byłam w szkole. Wezwano mnie do gabinetu dyrektora. Czekał tam na mnie policjant i dwie kobiety. Jedna była psycholożką, a druga pracownicą socjalną. Okazuje się, że psycholog musi być obecny, kiedy przekazuje się dziecku takie wieści. Pracownica socjalna miała się mną zająć, zanim znajdę się u nowej rodziny. W prosty sposób wytłumaczyli mi, co się stało. Ludzie, którzy mnie wychowywali, nie byli moją prawdziwą rodziną. Kobieta, o której myślałam jako o matce, ukradła mnie mojej prawdziwej mamie. Jak najszybciej miałam zostać przeniesiona do mojej prawdziwej rodziny, z którą od tej pory miałam mieszkać. W tamtej chwili zmieniło się całe moje życie. Moja prawdziwa rodzina mieszka w innym mieście. Kilka dni później pracownica socjalna zabrała mnie na spotkanie z nimi. Nie byłam już jedenaczką, miałam teraz brata. Moja prawdziwa mama jest kasierką w małym sklepie. Nie mogła zwolnić się z pracy, więc poznałam ją właśnie tam. Rozpłakała się, kiedy mnie zobaczyła. Mój prawdziwy tata jest budowlańcem. Często wyjeżdża w ramach pracy. Poznałam go, kiedy przyjechał do domu na weekend. Tylko że byli to dla mnie zupełnie obcy ludzie. Kiedy prawda wyszła na jaw, moją przyszywaną mamę aresztowano. Po mojego przyszywanego tatę przyjechała policja i zabrano go na komisariat. Po wstępnym przesłuchaniu moją przyszywaną mamę zamknięto w areszcie. Mojego przyszywanego tatę zwolniono do domu, bo wierzył, że jestem jego córką. Tak więc, jak widzicie, moja mama oszukała i jego. A teraz najciekawsza część. Opowiem wam, jak mnie porwano. Podczas rozprawy moja przyszywana mama musiała wyznać wszystko, ze szczegółami. 15 lat temu moja prawdziwa mama, szykując się do pracy, poczuła skurcze porodowe. Nie miała wtedy zbyt wiele pieniędzy, jak teraz, więc chodziła do pracy jeszcze w dziewiątym miesiącu ciąży. Kiedy dotarła do szpitala, powiedziano jej, że na poród jeszcze za wcześnie, ale nie wypuszczono jej do domu. Kazano jej poczekać na sali, aż skurcze staną się regularne. Po jakimś czasie przyszła do niej pielęgniarka. Po krótkiej rozmowie zapytała mamę, gdzie jest ojciec dziecka. Mój mąż pracuje w innym mieście. Prawdopodobnie przyjedzie jutro, powiedziała. Już zgadliście, prawda? Tamta kobieta nie była pielęgniarką. To była moja przyszywana mama, przebrana za pielęgniarkę i polująca na dziecko. W sądzie wyznała, że ukradła uniform pielęgniarki ze szpitalnej pralni. Wtedy miała jeszcze krótkie włosy, ale nosiła perukę, żeby nikt jej nie rozpoznał. To był duży szpital, więc udawanie pielęgniarki bez wzbudzenia podejrzeń było łatwe. Podchodziła do ciężarnych kobiet, próbując ustalić, czy są same. Potem zabrano moją mamę na porodówkę. Urodziłam się 20 po 12. A potem prawdziwa mama wróciła do tej samej sali. Kiedy odpoczęła, przyniesiono jej dziecko, czyli mnie, żeby po raz pierwszy mnie nakarmiła. Pielęgniarka, która była ekspertką od karmienia piersią, wszystko mamie wyjaśniła. Potem zostałyśmy z mamą same. Pół godziny później moja przyszywana mama weszła na salę, wciąż w przebraniu pielęgniarki. Zapytała mamę, czy już nakarmiła dziecko. Prawdziwa mama powiedziała, że tak, na tyle ile mogła. Na nadgarstku miałam opaskę z moimi danymi. Przyszywana mama powiedziała: "Zabiorę dziecko na szczepienia". W tym czasie może się pani zdrzemnąć. Nie chciałaby prawdziwa mama nabrała podejrzeń. Jak ją pani nazwie? Na opasce jest tylko nazwisko. Dopiszmy też jej imię, powiedziała przyszywana mama. Prawdziwa mama powiedziała, że nazwie mnie Celina. Przyszywana mama wzięła mnie na ręce i wyszła. Wcześniej w pobliskiej łazience ukryła wielką torbę. Poszła prosto do łazienki, sadziła mnie do torby, wyrzuciła perukę i uniform pielęgniarki i po prostu wyszła ze szpitala głównym wyjściem. Zaczęłam krzyczeć i płakać. Pomyślała, że zwróci na siebie uwagę, jeśli pojedzie taksówką lub autobusem, więc wracała do domu na piechotę. Jakieś pięć czy sześć godzin. Dlaczego moja przyszywana mama to zrobiła? Nawet jeśli jej to nie usprawiedliwia, za jej czynem kryje się tragiczna historia. Moi przyszywani mama i tata w tamtym czasie się nie dogadywali. Tata chciał rozwodu. Moja przyszywana mama zaszła w ciążę tylko po to, by ratować swoje małżeństwo. Pomyślała, że mąż nie zostawi jej samej z dzieckiem. Ale jak się okazało, zostawił. Jednak ze względu na ciążę, nie wniósł sprawy o rozwód. Mama się ucieszyła. Pomyślała, kiedy urodzi się dziecko, kiedy je zobaczy i weźmie na ręce, na pewno zmięknie i wróci do domu. Pojechała do szpitala od razu, gdy poczuła skurcze. Ale lekarz powiedział, że dziecko już nie żyje. Mama była załamana. Czuła, że straciła nie tylko dziecko, ale i męża. W tym stanie wymyśliła swój przebiegły plan porwania dziecka i uznania go za swoje. Wiedziała, że nie może tego zrobić w swoim szpitalu, bo był za mały. Po jakimś czasie zaczęła odwiedzać największy szpital w mieście, ten, z którego potem mnie ukradła. Po powrocie do domu odczekała kilka dni, zanim komukolwiek o mnie powiedziała. W końcu powiedziała, że urodziła swojej mamie, mojemu przyszywanemu dziadkowi, i mężowi, mojemu przyszywanemu ojcu. Oczywiście nikomu nie przyszło do głowy, że zostałam porwana. Mój przyszywany tata zakochał się we mnie od pierwszego wejrzenia. Wprowadził się z powrotem do domu i wrócił do mojej mamy już następnego dnia. Pewnie wielu z was nurtuje jedna kwestia. Tak, mimo że mam mieszane uczucia, to nadal kocham ich obydwoje. To oni mnie wychowali. Dali mi to, co najlepsze. Dzięki nim zawsze czułam się kochana. Moja przyszywana mama jest dyrektorem do spraw PR, a mój przyszywany tata programistą. Finansowo radziliśmy sobie bardzo dobrze. Mieliśmy piękny dom, a ja chodziłam do bardzo dobrej prywatnej szkoły. Ale co najważniejsze, byliśmy szczęśliwą rodziną. Mamy wspaniałe wspólne wspomnienia. Zarówno przyszywana mama, jak i tata są cudownymi ludźmi. Tęsknię za nimi i za dawnymi czasami. Oczywiście nie winię mojej prawdziwej mamy. Ktoś ukradł jej dziecko i musiała przez te wszystkie lata żyć w bólu. Ale mimo, że jest moją prawdziwą mamą, nadal jest dla mnie obca. Staram się być miła, ale nie mogę powiedzieć, byśmy się dobrze dogadywały. Kiedy z nią zamieszkałam, zaczęła nazywać mnie imieniem, które mi nadała. Dzień dobry, Celino. Jak się masz, Celino? Na co masz ochotę, Celino? Na początku nic nie mówiłam. Ale mam na imię Joanna, kocham moje imię i naprawdę nie chcę go zmieniać. W końcu musiałam jej to powiedzieć. Rozumiem cię, ale raczej nie przyzwyczaję się do nowego imienia, wyznałam. Było jej bardzo przykro. Nie chcę używać imienia, które nadała ci porywaczka. To co z tym zrobimy? Zapytała. Miała rację. To był jeden z wielu problemów bez rozwiązania. Mieszkamy razem od trzech lat. Prawdziwy tata i brat mówią na mnie Joanna. Ale prawdziwa mama mówi do mnie kochanie lub słoneczko. Unika używania mojego imienia. Czuję, jakbyśmy pochodzili z różnych światów. Jesteśmy tak różni, że kiedy ich poznałam, pomyślałam, że nie ma bym była ich dzieckiem. Jednak w trakcie rozprawy zrobiono test DNA, który udowodnił, że to moi prawdziwi rodzice. Poczekajcie, nie powiedziałam wam, jak prawda wyszła na jaw. Ta część historii też jest odrobinę tragiczna. Własna matka mojej przyszywanej mamy wydała ją policji. Moja przyszywana mama nigdy nie dogadywała się z matką. Szczerze, ja też jej nie lubiłam. Wydawała mi się przebiegła. Pewnego dnia, kiedy byłam mała, przyszła z wizytą i znalazła moją szpitalną opaskę. Było na niej nazwisko mojej prawdziwej mamy, więc nabrała podejrzeń, ale nic nie powiedziała. Pojechała do szpitala i trochę popytała, by dowiedzieć się, co się stało. Wtedy odkryła, że moja przyszywana mama straciła dziecko. Ta kobieta jest tak podła, że trzymała ten sekret przez wszystkie lata, by w odpowiednim momencie go wykorzystać. Od pewnego czasu moja przyszywana babcia mieszkała w domu spokojnej starości i nie była z tego zadowolona. Kiedy moja przyszywana mama poszła ją odwiedzić, powiedziała, że nienawidzi tego miejsca i że woli mieszkać z córką, ale mama odmówiła. Bardzo się wtedy pokłóciły. A moja przyszywana babcia zadzwoniła na policję i wszystko im wyznała, aby się zemścić. W tej chwili nie wolno mi się widywać z przyszywaną rodziną. To znaczy, moja przyszywana mama jest w więzieniu i spędzi tam cztery lata. Może i nie jest moją biologiczną mamą. Może i mnie ukradła, ale to ona mnie wychowała. Mówiłam wam, bardzo za nią tęsknię i jestem pewna, że ona za mną też jestem skołowana. Do prawdziwych rodziców zupełnie nic nie czuję. Źle mi z tym, że tak mówię, ale czuję, że dzięki fałszywej mamie zyskałam lepszą rodzinę, łatwiejsze życie. Wolałabym, żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Chciałabym, żeby wszystko było jak kiedyś, ale nic nie mogę zrobić. Muszę skupić się na przyszłości. Czekam, aż skończę 18 lat. Opuszczę moją prawdziwą rodzinę jak najszybciej się da. Chcę mieszkać z moją przyszywaną mamą, kiedy już wyjdzie z więzienia. Nieważne kiedy. Nie zaakceptuję innego rozwiązania. Nazywałam ją przeszywaną mamą, ale nie myślę tak o niej. Jest dla mnie moją prawdziwą mamą, a ja jestem jej jedyną córką. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, wyślijcie maila na adres z opisu pod filmem. Pa!